Cześć. Wczoraj obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Limeryków, czyli krótkich, żartobliwych, groteskowych wierszyków składających się z 5 wersów. Tutaj ważny jest również układ rymów AA, BB, A. Poprosiłam Was, abyście w komentarzach umieścili swoje wierszyki. Tak naprawdę za wiele sobie nie obiecywałam, a to proszę, taka niespodzianka. Już za moment, tak jak obiecywałam, na profilu facebookowym i również na YouTubie ukaże się film, no i nagranie Waszych limeryków. Szczególnie dziękuję Lidce Szczepańskiej, dziękuję Ani Bober, dziękuję Dorocie Sikorze oraz Dominikowi Kernejowi, zresztą wyjadaczowi rymowemu, za to, że chciało Wam się wziąć udział w tej zabawie. Zatem serdecznie Was pozdrawiam, bardzo dziękuję, zapraszam na Bukową i życzę Wam naprawdę cudownego, dobrego dnia. Limeryki napisane i nagrane z okazji Międzynarodowego Dnia Limeryków, który obchodzony jest 12 maja. Dziś Międzynarodowy Dzień Limeryków, żartobliwych, krótkich wierszyków. Wstaw w komentarz swój limeryk, czyś flegmatyk lub choleryk. Nie bój się językowych figlików. Oto mój pierwszy limeryk. Pewnie minie mnie Fryderyk, ominie go BAFTA i nagrody Minecrafta. Za to dla mnie jest odkryciem nie jednej, a dwóch Ameryk. Autor Dominik Kernej. Kawa, o niej zawsze rozmawiać wypada. Wizja braku jej smaku lękiem może napawać. Z natury swej gorzka, choć słodycz przynosi, smakuje, czaruje, czasami wręcz kusi. Tajemnic ma wiele, któż je wszystkie zbada? Autorka Lidia Szczepańska. Snuję plany urlopowe, miłe, antykowidowe. Szukam nowych inspiracji, bo mi spieszno do wakacji, by rozjaśnić umysł i przewietrzyć głowę. Autorka Lidia Szczepańska. Nie boję się burzy wcale, znoszę ją wręcz doskonale. Zaraz pojadę rowerem, bo niezłym jestem twardzielem. Do lasu ruszę zuchwale. Autorka Ania Bober. Na czysty umysł jedna rada. Do księgarni wejść wypada. Albo ciastko zjeść i cześć. Autorka Dorota Sikora. Księgarnia zacna i z tradycjami. Znajdzie się coś dla pana i pani. Miło, przyjemnie i pożytecznie. Czas tutaj można spędzić bajecznie. I rankiem, i popołudniami. Autorka Lidia Szczepańska.